zobaczcie, widzicie tą pogodę, ale ten wrzesień nas rozpieszcza. Jak sierpień był taki chłodny, że chciało się zakładać bluzę, spodnie, tak teraz ten wrzesień wynagradza nam wszystko. Piękna pogoda, idealna na spacery. Mam nadzieję, że w tym roku przez to będziemy mieli piękną, złotą jesień. Okej, ruszam do te. Ostatnio byłam na zakupach i właśnie chciałam pokazać Wam, jaką świetną torebkę sobie kupiłam. Jest tak zapinana na dwa takie zapięcia. I to właśnie mi się w niej zapięcie najbardziej spodobało. Tutaj można ją za rączkę nosić, bądź w środku. Ma pasek, który jeszcze nie rozkładałam, i ten pasek jest regulowany, więc możemy długość sobie wyregulować. Tutaj ma taki ozdobny pomponik, ale on jest możliwy do zdjęcia. Tutaj mamy jedną kieszonkę. Nawet tych papierków jeszcze nie wyciągałam, ale chciałam Wam ją pokazać i od razu przeładować się z tej starej torebki. A tą starą wyrzucam. Wysłużyła już swoje lata. Tu jest środek, może uda mi się pokazać. Ok, i w środku mamy tak, tutaj mamy dwie przegródki mniejsze. O tak, a tutaj mamy przegródkę na suwak. O. Taki oto sposób. Jest dość głęboka. Wiecie, jeszcze jest taka sztywna, że tak powiem. Ona ogólnie jest sztywna, ale jak tu coś poukładamy, to naprawdę chciałam, żeby mi się zmieścił mój portfel, chusteczki, nawilżany telefon. Także to jest taki wymiar torebki, który najbardziej mi odpowiada. Więc z przodu mamy tak i z takim zapięciem. O, proszę. Hop. Wygląda naprawdę przepięknie. Z tyłu jest gładka. W moim sklepie była dostępna tylko ta ostatnia sztuka tak naprawdę i tego koloru, ale widziałam na stronie internetowej, że są również inne kolory. I tutaj mogę Wam pokazać metkę. Kosztowała 49,99. Tak. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to polecam bardzo serdecznie. Właśnie wychodzę z domu i chciałam Wam pokazać tą torebkę, jak ona wygląda, więc prezentuje się tak. Jest bardzo fajna. Ja akurat mam tutaj ten pasek rozciągnięty. Możemy ją również trzymać tak. Wtedy ten pasek długi chowamy sobie do środka i również mogę ją przełożyć sobie tak i też fajnie się prezentuje. No i oczywiście można zdjąć i po prostu trzymać ją w ręce. Także jest taka niewielka, dobrze wygląda. Myślę, że świetnie się prezentuje. Także jak jeszcze znajdziecie tą torebkę w sklepie, to polecam ją Wam serdecznie. Chociaż mówię, w moim sklepie w tym kolorze była jedyna ostatnia. Także moje łupy udały się. Dobra, lecę, muszę już wychodzić. Do zobaczenia później. Emilcia, co tutaj masz w reklamówce? Jarzębinę. Powiedz jarzębin. Jarzębinę. Będziemy robić korale? Tak. Tak. Trzeba do szkoły przynieść jarzębinę? Tak. I będą robione korale, tak? Tak. Paula będzie w szkole robić korale, tak? Tak. A Paula tam sobie spaceruje, bo tutaj, o tutaj są koniki. Tak. I tak je obserwuje. A my jarzębinę zerwałyśmy tutaj. Mamy niedaleko siebie taki lasek i tutaj właśnie jest jarzębina i zerwałyśmy, więc będą korale. Co tam?
Biegniesz? Co tam, Emilciu? Komary mi gryzą. Gryzą cię komary? Tak. Ojej. No to idziemy już. Wracamy. Taką polną dróżką. A nawet nie dróżką, tylko po prostu po polu. Idziemy do babci. Dobrze, pójdziemy do babci. Tak. A tam jest ciepło. Ciepło. A tu jest zimno? Tak. Aha. Dobra. No i jest Paulina z nami. I ty też chcesz pomachać? Wczoraj zbierałyśmy jarzębinę, a dzisiaj Paulisia idzie do szkoły z takim pięknym koszyczkiem, który będzie dekoracją w klasie, tak? Mhm. I do tego dzisiaj z jarzębiny robicie... Bransoletkę. Zrobiłaś bransoletkę, tak? A w klasie co będziecie robić? Łańcuszek? Tak. Taki łańcuszek z jarzębiny, tak? Przygotowałyśmy igłę, nici... I będziecie dzisiaj tak pracować. No i będzie Wam towarzyszyć taka dekoracja jesienna. Świetnie wygląda, prawda? Mhm. Super.